Szanowni Państwo, podczas styczniowej sesji na wniosek Polskiego Klubu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i w odpowiedzi na słowa premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona o ograniczeniu praw dostępu imigrantów do pełnej gamy zasiłków, Parlament debatował nad podstawową zasadą Unii Europejskiej, jaką jest swoboda przepływu pracowników w państwach członkowskich. Praca imigrantów nie może być jednak oddzielona od tematu swobodnego przepływu kapitału, usług czy towarów. Kraje, które chcą eksportować swoje towary i kapitał, nie mogą zamykać swoich granic na pracowników z innych państw członkowskich. Pamiętajmy, iż spośród Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii zdecydowana większość pracuje zawodowo, przyczyniając się do znacznego wzrostu PKB w tym kraju. Ponadto Polacy oraz pracownicy z pozostałych krajów Unii Europejskiej, wbrew temu, co mówi rząd brytyjski, wpłacają do brytyjskiego budżetu więcej niż z niego otrzymują. Z naszej inicjatywy wraz z kolegami z innych krajów przygotowaliśmy rezolucję wyraźnie podkreślającą, że swoboda przemieszczania osób, przepływu kapitałów, usług czy towarów jest fundamentem Unii Europejskiej. I populistyczne hasła czy debaty towarzyszące kampanii przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego nie powinny mieć miejsca. Gdybyście Państwo chcieli wysłuchać debatę, należy odwiedzić stronę Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu. W dziale Posiedzenia plenarne znajdują się relacje z debat plenarnych. Zapraszam.